Mszą w intencji zmarłego w katastrofie smoleńskiej Przemysława Gosiewskiego rozpoczęły się 23 marca 2012 roku uroczystości ponownego pochówku wicepremiera, posła PiS. Ciało zostało złożone na warszawskich Powązkach. Wśród zgromadzonych byli najbliżsi, przyjaciele, a także przedstawiciele świata polityki, duchowieństwa i tłumy warszawiaków. To drugie pożegnanie posła PiS. Ciało wicepremiera złożono do grobu po ekshumacji i specjalistycznych badaniach biegłych lekarzy i specjalistów z Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej oraz patologów z Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Senator Beata Gosiewska, wdowa po zmarłym już 3 miesiące po katastrofie prezydenckiego Tu-154, domagała się ekshumacji zwłok męża w celu wyjaśnienia rażących nieścisłości w rosyjskich raportach. Dopiero po upływie 2 lat na wniosek Wojskowej Prokuratury Okręgowej trumna ze zwłokami Przemysława Gosiewskiego została ponownie otwarta. Dziś 2 lata, prawie 2 lata po jego śmierci, jeszcze bardziej niż wtedy, w kwietniu 2010 roku, widzimy, jak bardzo go nam brak. Brak w Polsce człowieka, który by potrafił tak ogromnym zdecydowaniem, łamiąc wszelkiego rodzaju przeszkody, nigdy nie zatrzymując się przed nimi, organizować pracę nad tym, wierzę w to głęboko, co nas czeka, nad budową innej, lepszej, sprawiedliwszej Polski. Bylibyśmy silniejsi z nim. W mowie pożegnalnej Jarosław Kaczyński przypomniał działania Przemysława Gosiewskiego oraz wartości, którymi się w życiu kierował. Działał w podziemiu solidarnościowym w RZS-ie, ale także współpracował w podziemiu kierownictwem Solidarności. Tam poznał mojego świętej pamięci brata. Odbudowywał Solidarność, działając niebywałą właściwą sobie energią, ale także w sposób bardzo mądry w zespole powołanym właśnie o temu, by tą solidarność, która odradzała się wśród konfliktów, wśród różnego rodzaju trudności, zorganizować. Odszedł tak, jak żył, służąc Polsce. Strasznie chciał jechać do Smoleńska i jak zwykle, choć były przeszkody, przełamał wszystko i zginął. W naszych planach miał być marszałkiem Sejmu. Odszedł przedwcześnie, o 10 lat przedwcześnie. Przemysław Gosiewski był także przyjacielem i zasłużonym dla ruchu SKOK. W 2003 roku odebrał Nagrodę Feniksa, najwyższego odznaczenia przyznawanego przez kasy kredytowe, w kategorii polityk, sympatyk ruchu SKOK. Laureatami tej prestiżowej nagrody byli m.in. Lech Kaczyński i Maciej Płażyński. Wdowa po tragicznie zmarłym senator Beata Gosiewska podkreśliła swą wdzięczność za wszystkie gesty i słowa wsparcia, które otrzymuje na co dzień w dążeniu do odkrycia prawdy o przyczynach śmierci męża. Szanowni Państwo, chciałam Państwu w imieniu całej rodziny bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że dzisiaj tutaj z nami jesteście. Za to, że od 2 lat tak wspaniale nas wspieracie. Dziękuję bardzo.